Dzień dobry, dobry wieczór. Ja się nazywam Michał Ramzługowski, jestem przewodniczącym Koła Myśli Lewicowej na Uniwersytecie Śląskim, na Instytucie Filozofii. Dzisiaj spotykamy się z dwojgiem przedstawicieli grupy studentów przesłuchiwanych obecnie przez organy dochodzeniowe, tak, przez policję oraz prokuraturę w sprawie związanej z no właściwie z wieloma rzeczami, tak? Najpierw z panią profesor Ewą Budzyńską i tym, że została wniesiona skarga z waszej strony, jeśli chodzi o to, jak prowadziła zajęcia, a potem z domniemanymi nieprawidłowościami, jakie mogły mieć miejsce w trakcie procesu dyscyplinarnego na uczelni. Stąd też rozumiem właśnie sytuacja, w której się znaleźliście. Także są tutaj z nami dzisiaj Dominik Sęczkowski i Sylwia Kwaśniewska. Cześć. Cześć. Jeśli chodzi o koło, to oprócz mnie jest jeszcze nasz opiekun, profesor Tomasz Czakon. Dzień dobry. I jeszcze jest ze mną Artur Pankiewicz, który jako student prawa chciał wam zadać kilka pytań. Przygotował też trochę jakichś spostrzeżeń dotyczących stanu prawnego w Polsce, jeśli chodzi o przesłuchania, dochodzenia i tak dalej. Jeszcze jest Albert z naszego koła, który właściwie tutaj w roli widza i obserwatora. Witamy się też, Albercie. Witam. To myślę, że możemy zacząć przede wszystkim od udzielenia wam głosu, bo w sumie z tego, co rozumiem, oprócz jakichś urywkowych tak naprawdę materiałów, które dotarły do mediów głównego nurtu, wiemy, że tam też pewne tempo wypowiedzi jest narzucone i oprócz jednak no dosyć obfitego oświadczenia, jakie rzuciliście w media społecznościowe, to nie za bardzo chyba mieliście wiele okazji, żeby się wypowiedzieć jakoś tak swobodniej. Czy dobrze rozumiem tą sytuację? Rzeczywiście tempo narzucone przez media jest szybkie i tutaj nie ma czasu na to, żeby się nad każdą kwestią długo rozwodzić. Jednak myślę, że w naszym oświadczeniu dosyć dobrze ujęliśmy to, w jakiej sytuacji jesteśmy, jak to wszystko wyglądało. Ale rozumiem, że chciałbyś, żebyśmy opowiedzieli tak na spokojnie, powiedzmy ze szczegółami, jak cała historia wyglądała od samego początku, to jest około półtora roku wstecz. Ja myślę, że takim podstawowym pytaniem, bardzo prostym, trywialnym, ale które chyba każdemu się ciśnie na usta, jest, co się w ogóle stało, tak? Co się wydarzyło te półtora roku temu, że teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy nie tylko wy dwoje, ale też wasi koledzy, koleżanki jesteście przesłuchiwani? No, przede wszystkim zaczęło się od tego, że postanowiliśmy złożyć skargę na dr Budzyńską ze względu na to, że uważaliśmy jej zajęcia po prostu prowadzone w sposób nieprawidłowy. Uważaliśmy, że doszło tam do wielu nadużyć, do wielu treści dyskryminujących. Po prostu te treści były nam przedstawione jako wiedza naukowa. Pani Budzyńska stygmatyzowała wiele grup społecznych i większość swoich działań opierała na prywatnych dygresjach i uprzedzeniach, a nie na tym, żeby przekazywać nam wiedzę. I w pewnym momencie mieliśmy już tego naprawdę serdecznie dość, ponieważ na zajęciach nie było też żadnej przestrzeni na dyskusję, więc nie mogliśmy się wypowiedzieć, nie mogliśmy zaprotestować. Gdy ktokolwiek próbował wejść w jakąkolwiek polemikę z panią Budzyńską, no to był szybko ucinany i ona przechodziła dalej do kontynuowania swoich dygresji. Na jednych z ostatnich zajęć przyniosła nam figurki płodów, które mieliśmy sobie podawać w ławkach pomiędzy sobą, a ona opowiadała nam, jaka to jest zła aborcja,
jakim jest morderstwem i tak dalej. I po prostu wywoływała na nas presję, żebyśmy myśleli tak jak ona. Uznaliśmy, że to jest takie przelanie się czary goryczy i postanowiliśmy napisać skargę. Bo no, tak nie powinny wyglądać według nas zajęcia na uniwersytecie. My chcemy przede wszystkim wiedzy, chcemy nowoczesnej socjologii, a nie prywatnych uprzedzeń wykładowców. Dokładnie tak jak powiedziała Sylwia, na zajęciach miało miejsce wszystko to, o czym już wiecie z mediów, czyli te wszystkie teksty, które pojawiają się w niektórych artykułach o oddawaniu spermy lesbijkom, właśnie tak jak Sylwia mówiła, o tej złej, okropnej aborcji, o dzieciach z antenkami na głowie, rodzących się przez używanie spirali jako antykoncepcji. No to wszystko nie zostało wyssane z palca, to są nasze doświadczenia, to są rzeczy, których słuchaliśmy na zajęciach, które nie miały kompletnie nic wspólnego z omawianymi tematami, z sylabusem. Byliśmy bardzo, bardzo na początku zszokowani, ale również potem coraz bardziej po prostu wkurzeni, źli na tą sytuację, na to, co wyprawiała na zajęciach pani doktor Budzyńska. Tą złość podzielało wiele osób, znacznie więcej niż podpisało się pod skargą nawet. W każdym razie było nas i tak dużo, bo przypomnijmy, podpisało się 12 osób z naszej grupy, z naszej specjalizacji. Wspólnie napisaliśmy skargę, uwzględniając głos każdej osoby, a następnie ją złożyliśmy dyrektorowi Instytutu. Czyli rozumiem, że pierwszą jakby instancją, do której się udaliście, był dyrektor Instytutu Socjologii, tak? Tak jest. A próbowaliście w taki bardziej oficjalny sposób zgłosić to profesor Budzyńskiej? Czy w ogóle doszło do jakiejkolwiek konfrontacji innej niż to, o czym mówiliście, gdzie wszelki głos był ucinany? Z nią nie ma konfrontacji, albo myślisz tak jak ona, albo w zasadzie możesz odnieść wrażenie, że nie masz szans na zdanie egzaminu. Wiele osób też bało się jej zemsty i dlatego nie podpisało skargi. I ja tam nie widziałam żadnej przestrzeni na dyskusję. Poza tym, jeśli ktoś reprezentuje właśnie tego typu treści na zajęciach, to pytanie, czy można się dogadać. To był tak duży poziom konserwatywnych i nieaktualnych treści, że ja nie widziałam w pewnym momencie już przestrzeni do tego, żeby z nią polemizować, żeby cokolwiek tłumaczyć, ponieważ wiem, że i tak zostałabym zaatakowana i ucięta, więc nie pozostało nic innego jak skarga. Tym bardziej, że na uniwersytecie bez oficjalnych skarg niewiele da się zrobić z tego, co udało nam się dowiedzieć. Mam w pamięci kilka sytuacji, kiedy kolega, później koleżanka próbowali przedstawić odmienny punkt widzenia na zajęciach. Były takie próby, ale to były próby nieudane, ponieważ za każdym razem można było potem usłyszeć, ale jak pani może tak myśleć? Ale jak pan może tak myśleć? I wykład uprzedzeń pani doktor trwał dalej. Czy ja dobrze rozumiem, że ta sfera tego, co profesor wam przedstawiała jako zagadnienia, materiał, to, co chciała, żebyście przyswoili, a dygresje, które przedstawiały jej osobiste poglądy, rozumiem, że to po prostu uległo zlaniu się w jedną całość, tak? Tak, dokładnie tak. Nawet tej
No bo należałoby się zastanowić, co było tą właściwą częścią wykładu. To przede wszystkim były filmy. Pani doktor puszczała nam dużo filmów TV Trwam albo stare filmy TVP. No i w przerwie, tak, w przerwie między filmami albo wtedy, kiedy akurat filmu nie oglądaliśmy, to były uprzedzenia, była dyskryminacja, wszelkie fobie, przedstawiane jako nauka. I też trzeba zauważyć, że te filmy także były zorientowane na stereotypy. To były typowo przestarzałe obrazy, które oczywiście no, niby miały formę reportażową, ale były puszczane głównie w telewizji i trwami w TVP, jak powiedział Dominik, i miały wywołać w widzach odpowiednie emocje, a nie w jakikolwiek sposób edukować. Poza tym, czy można naprawdę odnosić się w tym momencie na poważnie do filmów, które powstały pod koniec lat 90. czy na początku 2000 roku, które opowiadają o społeczeństwach głównie przez pryzmat stereotypów? No myślę, że niekoniecznie. Myślę, że uniwersytet nie jest do tego miejscem. Tym bardziej, że na innych zajęciach uczyliśmy się o rzeczach, które no absolutnie zaprzeczały temu, co przedstawiała nam właśnie pani Budzyńska, i to także wzbudziło nasze wątpliwości, no bo wiecie, z jednej strony uczycie się przez te 2 lata socjologii, mówią wam przez 2 lata zupełnie inne rzeczy, a potem przychodzicie na zajęcia i widzicie festiwal uprzedzeń i stereotypów, no więc od razu zapala się czerwona lampka, prawda? Tak, nagle pani Budzyńska na podstawie filmu, czy nie na podstawie filmu, na podstawie badań, które gdzieś jakoś tam były, ale przez złą, okropną poprawność polityczną nie zostały szerzej opublikowane, opowiada o tym, jak to dzieci absolutnie nie chcą żyć z rodzicami jednej płci, jak to czeka nas, a właściwie już trwa najazd hordy muzułmanów, którzy nam zaleją Europę, będą gwałcić, grabić i nie wiem co jeszcze. I co to ma wspólnego z socjologią? Co to ma wspólnego z uniwersytetem? Ma tyle wspólnego, że szanując wartości, którymi powinien się kierować uniwersytet, powinniśmy takie treści zwalczać, treści, które nie mają nic wspólnego z nauką, które są szkodliwe, dyskryminujące, które sprawiły, że moja koleżanka nieraz po takich wykładach miała napady lęku, bardzo źle się czuła, bo ileż można takich treści znosić, takiego bloku zajęć, na przykład, kiedy każdy czuje się bezsilny, bo tak jak mówiliśmy, nie mam przestrzeni na dialog, nawet na dialog. Rozumiem. Czy w kwestii jakby tego, można by to tak podzielić, całą sytuację w sumie, nie? Mamy tą pierwszą sytuację, fazę związaną z właściwymi zajęciami prowadzącymi przez panią Budzyńską. Czy w tej kwestii chcielibyście jeszcze coś dodać? Czy wtedy coś się takiego wydarzyło, o czym warto by jeszcze wspomnieć? Czy może ktoś by chciał coś zapytać z reszty rozmówców tutaj naszych dzisiaj? No właśnie, mnie bardziej by też interesowała kwestia tego, przyjmijmy, że mamy te postępowanie dyscyplinarne, które się tam na tym pierwszym etapie jakby pojawia. Mnie bardziej zastanawia właśnie kwestia jakby pojawienia się tutaj nagle organów ścigania w tej całej zabawie, że tak przepraszam, potocznie to określę, bo
jakby równo, to są dwa dychotomicznie rozdzielne postępowania i jakby pojawienie się tu nagle policji jest czymś dla mnie bardzo, bardzo ciekawym z punktu widzenia właśnie funkcjonowania policji czy też prokuratury i czy to akurat w tym momencie policji. Chciałbym jakby oczywiście wykażecie odpowiednią chęć oraz możliwość nakreślenia ogólnego, oczywiście bez szczegółów, ze względu na to, że może jesteście powołani w charakterze świadków i nie możecie o pewnych rzeczach mówić, ale jak naszkicowania w ogóle całego tego kontekstu związanego z jednak mimo wszystko działaniem organów ścigania. To bardzo ważna sprawa mimo wszystko. Ja bym może, Arturze, żeby nie zgubić chronologii pewnej, spytał, co się w ogóle działo pomiędzy, tak? Jak no właśnie ten doszło, etap że... przejściowy jest najważniejszy, mam wrażenie. Tak, jak do tego doszło, że wyście w pewnym momencie zanieśli to pismo, to zgłoszenie do dyrektora Instytutów Filozofii? Rozumiem, że chodzi o profesora Nawrockiego, tak? Boże, socjologii, przepraszam. Myślę kalkami lokalnymi. Rozumiem, że chodzi o profesora Nawrockiego, tak? To był tak. ten czas, tak? I co się potem stało w tej luce czasu, że nagle pojawia się policja? Jak to wyglądało po kolei? Czy to był jakiś okres ogólnie ciszy i oczekiwania, czy jak to wyglądało? No było dużo ciszy, nie wiedzieliśmy przez bardzo długi czas, co się w ogóle dzieje z tą sprawą. Wszystko zostało złożone. Pani Budzyńska się obraziła, oddała tak jakby naszą grupę w ręce innej osoby, która poprowadziła egzamin. Później czekaliśmy, no i doszło do tego, że pojawiły się zeznania przed rzecznikiem dyscyplinarnym. Cztery osoby z grupy zeznawały w tej sprawie, no i znowu cisza. I na początku tego roku, chyba to było na początku tego roku, odbyła się pierwsza rozprawa dyscyplinarna, na której nie przesłuchano świadków, ponieważ nie starczyło im czasu, mimo że rozprawa dyscyplinarna trwała 6 godzin. Tak, świadkami byliśmy my też. Tak, i my też tam mieliśmy być świadkami i w zasadzie nic się na tej rozprawie dyscyplinarnej dla nas nie wydarzyło. Przez 6 godzin trzymano nas na korytarzu zamkniętym na klucz, gdzie mieliśmy niby czekać na swoją kolej i nie mogliśmy z tego korytarza nigdzie wychodzić. Też były problemy, no dosłownie ze wszystkim. Znajomi podawali nam jedzenie po prostu jak jakimś więźniom. Mieliśmy dostęp wyłącznie do toalety i wody przez te 6 godzin, co jest według mnie też skandaliczne i no takie wiecie, straszno śmieszne. Po 6 godzinach wyszła komisja dyscyplinarna i powiedziała, że dzisiaj już nie zdążą nas przesłuchać, do widzenia. I tyle. Później usłyszałam w mediach, że Ordo Iuris chce pozwać uniwersytet. Pojawił się kiedyś taki komunikat medialny, czy to w Gazecie Wyborczej, czy gdzieś. No ale w zasadzie nic poza tym. Komunikaty medialne też nie zawsze są wiarygodne i są tylko komunikatami. No nic z nich od czasu do czasu nie wynika, prawda? Więc nie przejęliśmy się tym zbytnio. No a po jakimś czasie zaczęliśmy dostawać wezwania na przesłuchanie na policję. Właśnie w charakterze świadka w tej sprawie. Tam z artykułu, nie pamiętam, 235 kodeksu karnego, czyli o niby fałszowanie dowodów, że się toczy postępowanie. Chyba tak to było uzasadnione. To też bardzo dużo tłumaczy w tej sytuacji akurat, dlaczego w ogóle jakby przekazano informację akurat, kodeks postępowania karnego reguluje kwestię przekazywania informacji przez instytucje państwowe, samorządowe, danych niezbędnych do prowadzenia śledztwa czy dochodzenia. Tutaj akurat to teraz jest bardziej jakby wyjaśnione z waszej perspektywy, dlaczego w ogóle się one tutaj pojawiają, bo jakby to przestępstwo, czyli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że akurat teraz nie mam przed sobą kodeksu karnego, ale raczej artykuł, który podajesz w kodeksu sprawa karnego materialnego, to jest przestępstwo ścigane z urzędu, więc każda instytucja państwowa, samorządowa jest zobowiązana przekazać wszelkie informacje dotyczące danego przestępstwa akurat, czy podejrzenia danego przestępstwa w takiej sytuacji. Ale wiesz, znaczy też z mediów wynika, że złożyła to jakaś anonimowa osoba, po prostu takie doniesienie, że niby... Osoba trzecia. To oczywiście, tak, właśnie tutaj trzecia. Chyba najważniejsze jest to pytanie, jak oczywiście anonimowa osoba tutaj, to jest jakby taki chochoł, który występuje moim zdaniem, bo generalnie rzecz biorąc tutaj też występuje takie zasadnicze pytanie, czy tutaj nie doszło do takiego po prostu formalnego wycieku z uczelni, prawda?
czy też jakaś osoba przekazała te informacje, pomimo równolegle toczącego się tego postępowania dyscyplinarnego, które zresztą, jak sami o nim wspominacie, nie doszło do skutku w sensie waszego przesłuchania chociażby, prawda? Więc jakby tutaj ta próba maksymalnej ingerencji stron organów ścigania, no tutaj wskazuje na to jednak, że uczelnia jakby skapitulowała wobec jakby organów ścigania w tej kwestii, żeby chociażby dokończyć to postępowanie dyscyplinarne. Jak to teraz aktualnie wygląda w kwestii tego postępowania dyscyplinarnego? Czy byliście przesłuchani jednak ostatecznie przez tą komisję, czy też nie? Jak to wygląda? Nie, ponieważ nie odbyła się druga rozprawa ze względu na pandemię, no i czekamy na termin kolejnej rozprawy. Czy jeszcze nawet nie byliście zawiadomieni o jakimkolwiek terminie? Na razie to jest w poróżni, tak? Mhm. Rozumiem. Jeszcze odnośnie przekazania naszych danych policji, no to wiem, że oficjalne stanowisko uniwersytetu jest takie, że za pierwszym razem odmówili, a za drugim razem już musieli się zgodzić, już nie mieli opcji. No, w zasadzie mówię oficjalne stanowisko, tak nam powiedzieli po prostu. Znaczy, no tak, to akurat artykuł 304 chyba, jeśli dobrze pamiętam, o zawiadomieniu o przestępstwie właśnie, jak mówiłem wcześniej, obliguje, więc jakby tutaj teraz to, co powiedziałeś, jakby w taki kanonowy, formalny sposób warunkuje, determinuje działania uczelni, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, czy jakby rozjaśniłeś moje wątpliwości w tej kwestii akurat. No tak, tylko że nasi prawnicy uważają, że uczelnia nie powinna przekazywać danych i że nie musiała tego robić. Bardzo ciekawe. Tak, i też. Złożyliśmy też pismo w tej sprawie do rektora, które uzasadnia to stanowisko. Z tego, co udało nam się jeszcze dowiedzieć, no bo byliśmy bardzo ciekawi w takim razie, dlaczego uniwersytet przekazał te dane. Te dane. No, odpowiedź nas troszkę zwaliła z nóg, ponieważ usłyszeliśmy, że inaczej policja by sobie nie poradziła, żeby do nas dotrzeć. Naprawdę. To jest odpowiedź władz Uniwersytetu Śląskiego. Biedna policja by sobie nie poradziła, żeby dotrzeć do takich terrorystów jak my. Ja tu widzę dwa problemy, bo przynajmniej jeśli jesteśmy na poziomie, na etapie jakby wewnętrznego dochodzenia dyscyplinarnego wewnątrz uniwersytetu, no to jednak personalia osób, które wnoszą o jakichś nieprawidłowościach, powinny pozostać ukryte, tak, żeby zapobiec jakiemukolwiek wywieraniu nacisku, chęci zemsty nawet i tak dalej, bo mamy do czynienia jednak tutaj z relacjami horyzontalnymi wykładowca, student i tak dalej. Mogłoby się to źle odbić jakoś na funkcjonowaniu, ale druga kwestia jest też taka, że właśnie tutaj dyskutowaliśmy o tym wcześniej z Arturem, dlatego ta kwestia jest dla mnie nadal niejasna. Skoro za pierwszym razem odmówiono, to czemu za drugim razem się zgodzono? Czy by się zmieniła, nie wiem, podstawa prawna ze względu na którą występowano po wasze personalia? Jakby co się tam wydarzyło, tak? No wiesz, no w takie szczegóły nikt nas nie wprowadza. Po prostu nie wiemy, jak to się zadziało. Poza tym mnie się wydaje naprawdę bardzo dziwne, że ktoś nagle donosi o tym, że rzekomo były sfałszowane dowody w tej sprawie, no bo w zasadzie przecież nikt nie znał szczegółów oprócz osób, które były na komisji dyscyplinarnej. Ta skarga nie została upubliczniona gdzieś w telewizji czy w mediach, nigdy nie został przekazany ten dokument dalej, więc na jakiej podstawie w ogóle ktoś wysnuł takie wnioski i dlaczego jesteśmy uważani za kłamców tylko dlatego, że zgłosiliśmy nieprawidłowości? To jest naprawdę bardzo nie w porządku. Ze swojego prawa, tylko. A tak czepiając się słów, czy oprócz samego
faktu, który gdzieś na papierze jest zmaterializowany, czyli tego waszego zgłoszenia, nie mieliście, rozumiem, okazji złożyć żadnych zeznań, tak? No tak, jeszcze nie. I nie dołączyliście też żadnych dowodów, nie wiem, nie próbowaliście nagrać wykład, coś takiego? Były zdjęcia jedynie. Co by miało być sfałszowane, jeśli by już miało być? Były zdjęcia płodów z wykładu i to zostało załączone tak dla rzecznika dyscyplinarnego. Rozumiem, rozumiem. Druga kwestia, jaka mnie jeszcze zastanawia, to jest, no ale to już jest kwestia taka bardziej zewnętrzna, związana z prawem dochodzenia, z działalnością policji, prokuratury. Dlaczego mówi się, spekuluje się, podejrzewa się, że zaistniały jakieś nie umiem się wysłowić za bardzo dzisiaj, bo za bardzo też mną to trochę wstrząsa, szczerze mówiąc, ale że zaistniały jakieś nieprawidłowości w sumie w dochodzeniu, które ledwo co się zaczęło i nie miało nawet okazji się dobrze rozkręcić, mówiąc potocznie, w sensie nawet was nie było okazji was przesłuchać, tak? No, wiemy też, że sytuacja pandemii w ogóle tutaj tę kwestię jakby uziemiła, tak? Tak. Jedyne przesłuchania, które się odbyły, to przesłuchanie mnie i trzech innych osób przez rzecznika dyscyplinarnego, ale już w ramach postępowania komisji dyscyplinarnej nie byliśmy przesłuchiwani. Nie wiemy, kiedy będzie to miało miejsce. Rozumiem. No to w sumie przejdźmy teraz do meritum, do tej sytuacji, która, czy cały czas jesteśmy w meritum, ale do tej sytuacji najświeższej, tak, przez którą właściwie rozmawiamy. Jak wyglądała ta kwestia przesłuchań, tak? Jak to nawet praktycznie rzecz biorąc wyglądało, kiedy przyszły zgłoszenia, czy w jaki sposób w ogóle was wezwano na te przesłuchania? Tak, przesłuchania na policji, więc pewnego dnia po prostu przyszły do nas listy, że jesteśmy wzywani na policję, na przesłuchanie, komisariat w Katowicach jako świadkowie. Popraw mnie, Sylwia, jeśli się mylę, ale chyba nie powiedziano nam oficjalnie, czego dotyczy sprawa. No nie powiedziano, tylko tyle, że tam jest artykuł zawarty w tym liście i możemy się po tym domyślić. No i wyglądało to tak. Pierwsze osoby pojawiły. Miały swoje przesłuchania jeszcze wtedy bez pełnomocników i wtedy było najgorzej. Myślę, że dobrze o tym opowiedziałaby Zuza, która właśnie do nas dołączyła. Tylko jeszcze ma jakieś chyba problemy z... No nie wiem, czy mnie słychać, bo tu jest trochę... Teraz słychać, tak. No, okej. Więc skończyliście na przesłuchaniach bez pełnomocników, tak? Jak były wcześniej? Mhm, dokładnie, Zuza. Mhm. No to wyglądało to tak, że ja pamiętam, że ja przyszłam mniej więcej na godzinę 11:30, bo się opóźniło się ze względu na to, że prawnik z Ordo Iuris miał być też później. I od razu jak tam weszłam, no rozpoczęło się normalnie przesłuchanie, ale trwało prawie 3 godziny. To było najdłuższe do tej pory wtedy. Po mnie była Roma i czekała godzinę, bo tak się opóźniło, tak długo mnie przesłuchiwano. No i ogólnie nie wyglądało to jakoś niezbyt profesjonalnie. Było strasznie takie...
stronnicze, nawet policjant podchodził do mnie tak, jakbym coś zrobiła, jakby próbowano wyciągnąć ode mnie konkretne odpowiedzi, takie, które by jak pasowały po prostu im. I nawet jeśli powiedziałam, że nie chcę odpowiadać, to policjant uznał, że nie ma zastrzeżeń, żebym nie odpowiadała i żebym odpowiedziała na jakieś tam pytanie. No ogólnie cały czas to wyglądało tak, że później się dowiedziałam, że stosowano wobec mnie twarde techniki przesłuchań, gdzie właśnie mnie zastraszano, robiono wszystko, żebym czuła się mała i żebym mówiła to, co chcą, manipulowano moimi wypowiedziami. Dwa razy się zorientowałam, kiedy próbowano zmieniać to, co mówię, ale nie wiem, ile razy się nie zorientowałam, kiedy tak było. Naruszano też bardzo jakąś moją prywatność. Pytano właściwie o jakieś o moje światopoglądy, o jakieś moje życie prywatne. Zamiast w ogóle o sprawę, nawet nie było, nawet jednego pytania nie było, dlaczego złożyliśmy na przykład skargę. Ani jednego. Wszystko toczyło się wokół tej sprawy, a nie dotyczyło samej sprawy. Ja chciałem tylko dodać, że na tamten moment to było najdłuższe przesłuchanie, bo potem jeszcze zdarzały się dłuższe przesłuchania, 4 czy 5 godzin. Też takie potrafiły być, niestety. A ile przesłuchań macie za sobą? Tak mniej więcej, każdy z was? Dotychczas. To znaczy, ile każdy z nas był przesłuchiwany? Tak, tak, tak. Bo ja rozumiem, że to nie jeden raz, tak? No to jak mamy 12 osób, które podpisały skargę, no to cztery osoby były dwa razy przesłuchiwane, bo jeden raz na policji, jeden raz zeznawały u rzecznika dyscyplinarnego, a pozostałe osoby jedyny raz, które kiedy były przesłuchiwane, to na policji, na ten moment zostały ostatnie dwa przesłuchania, które odbędą się jutro. Okej, rozumiem. Czy ja pytałem tylko, a nie, to jest stricte przez policję przeprowadzane, tak? Tak, tak. Rozumiem. To każdy był jednorazowo. Póki co, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Cały czas to, no to wygląda tak, jakby planowali nas oskarżyć, chociaż temu zaprzeczają. No z tego, co słyszymy w mediach, to zaprzeczają, ale na przykład na moim przesłuchaniu to wyglądało tak, jakby co najmniej kilka zarzutów mieli mi złożyć. Rozumiem. W ogóle dziękuję, Zuzanno, za dołączenie do nas. Rozumiem, że to jakieś opóźnienie. No ja tak, bo był też protest w Katowicach i akurat na nim byłam. I dlatego jestem teraz w miejscu, gdzie jest dosyć głośno. Ale bardzo dobrze cię słychać. Dziękuję za podzielenie się też informacjami, wspomnieniami. No ale jakbyście tak mieli określić obrazowo nawet, jak to wygląda, kiedy wchodzicie na taki komisariat policji, jak ta sytuacja wygląda, kto tam z wami był, w jaki sposób się wypowiadacie, jak to wyglądało, bo ja mam wrażenie, że wiele osób sobie, wiecie, też nakłada na to jakieś wyobrażenia, czasami wręcz filmowe, tak, jak wyglądają przesłuchania policyjne, a przecież nie mamy do czynienia z jakąś sprawą głęboko kryminalną, tak? Nie chodzi tutaj o coś, wydawałoby się spektakularnego, a jednak ma to jakąś nośność medialną, tak? No rozumiem. Mogę podzielić się moimi wspomnieniami. To oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że ja już udałem się na przesłuchanie z moim pełnomocnikiem po nagłośnieniu sprawy. Więc już nie wyglądało to
aż do tego stopnia źle, jak u koleżanek, które na początku były przesłuchiwane. Więc wchodzimy na komisariat, a może nawet zacznę przed. Jesteśmy przed komisariatem. Przed komisariatem jest wiele ludzi z transparentami. Wspierają nas, biją nam brawo. To było wspaniałe. Bardzo się wzruszyłem. Wchodzę na komisariat. Komisariat ogromny. Idziemy bardzo wysoko po takiej jakby, tak, po takiej klatce schodowej. Wszędzie są kraty. Mijamy plakat Stop torturom. Pomyślałem, ironia losu. Wchodzimy do właściwego pokoju gdzieś na górze komisariatu. Wszędzie syf i brud, mimo że niby po remoncie. W środku czeka już aplikantka adwokacka z Ordo Iuris. Siadamy. Musi rozpocząć się najpierw nagrywanie, bo wiadomo, jesteśmy zbrodniarzami, musimy być nagrywani. Ale nagrywanie się nie może rozpocząć, bo się zapchała karta pamięci. A na całym komisariacie nie mają innej karty pamięci. Więc musimy sobie czekać dalej. Ponieważ teraz wezmą tą kartę pamięci i będą zgrywać. I tak czekamy i się jedzimy. Udało się załączyć kamerę, wszystko działa, więc standardowe procedury. Generalnie to wygląda tak, że jest zestaw pytań, na każde pytanie mam odpowiedzieć, potem mam czas na wolną wypowiedź. Taka sama wolna wypowiedź jest na samym początku i na samym końcu wszystkiego. Nie mogę zdradzać szczegółów, więc powiem tylko tyle, że Ordo Iuris tropi wokół całej tej sprawy jakiś ogromny, przebiegły spisek, który mielibyśmy planować od nie wiem jak dawna i angażować w to Bóg wie ile osób, żeby tylko pozbyć się wykładowczyni, która, jak to Ordo Iuris uważa, nie jest przychylna lewicowym ideologiom. No i Ordo oczywiście uważa, że mamy takie plany wobec każdego, kto nie poddaje się ideologii gender i I co? No i wszelkie takie rzeczy, o których by TVP mogło mówić, tak? Myślę, że mnie zdziwiło warto... to. Mów, Zuza. Mnie zdziwiło to, że na przykład Dominik powiedziałeś, że wy mieliście wolne wypowiedzi. Ja jak byłam bez pełnomocnika, czegoś takiego nie było. Od razu zapytano mnie tylko na początku, czy wiem, dlaczego zostałam wezwana. Ale potem i tak uznano, że mogłam sobie przeczytać w wezwaniu, dlaczego i mi nie powiedziano, kiedy zapytałam. I no też chciano się dowiedzieć, czy nam poprzednie osoby dawały już pytania, co było bardzo dziwne, bo to jest logiczne, że no, nikt z przesłuchiwanych nie będzie tam siedział i nie zapisywał pytań, jakie były, żeby potem nam przesłać i się przygotować. I ja nie miałam żadnej wolnej wypowiedzi, były tylko pytania, które ciężko było mi zrozumieć, bo kilka razy mnie poprawiano,
tak bym powiedziała, to, na czym im zależy. Byle jakby moja odpowiedź odpowiadała temu, mieściło się w jakichś ramach, które chcą zapisać. Ja to tak odbierałam strasznie, bo co odpowiadałam, to tłumaczono mi jeszcze raz, że nie w ten sposób, że im chodzi o coś innego. Zresztą część roli policjanta przyjmował też prawnik Sordo Iuris. Sam mnie w pewnym momencie pouczył o tym, żebym nigdzie nie mówiła o tym, co było na przesłuchaniu. Cała ta atmosfera była taka, że no, nawet nie wiedziałam, że aż tak bardzo to się na mnie odbiło. Że bardzo właśnie manipulowano tym, co mówię, próbowano uzyskać zeznania, które by im pasowały, po czym na koniec i tak policjant z prawnikiem z Ordo Iuris rozmawiali, jakby byli najlepszymi kumplami. To wydawało się bardzo stronnicze, naprawdę nieważne, co mówiłam, to i tak no, cały czas miałam wrażenie, że mówię coś źle, że czułam się, jakbym była winna, naprawdę czułam się, jakbym była przesłuchiwana o morderstwo, jakbym zrobiła coś złego, bo stosowano dokładnie wszystkie techniki zastraszania mnie. O czym się dowiedziałam też trochę później, jak już wyszłam, jak wyszłam z komisariatu, to bałam się nawet zadzwonić do swojej mamy z własnego telefonu, bo miałam wrażenie, że jestem wszędzie podsłuchiwana. I no nie wyglądało to jak standardowe przesłuchanie, szczególnie w tak błahej sprawie. Ja mam jeszcze pytanie do ciebie, Zuzo, bo ty powiedziałaś w pewnym momencie, że to były metody zastraszania, o czym dowiedziałam się później, czyli jakby ktoś cię na podstawie tego, co opowiedziałaś, ktoś cię poinformował, że tak nie powinno być, że ciebie zastraszono i tak dalej, czy nie wiem, doszło to do ciebie po czasie? To mi wytłumaczyła też moja psycholożka, też nasi prawnicy i dodatkowo później jeszcze jedna psycholożka, która też była biegłą sądową i znała różne takie techniki, co właściwie niedawno zostało nam wytłumaczone, że się dzielą na takie i takie i wymieniała, co się dzieje w przypadku takich technik twardych zastraszania, żeby ktoś na przykład przyznał się do winy. I wtedy sobie w pełni uświadomiłam, że to, co właściwie jest napisane gdzieś w jakimś podręczniku do stosowania technik przesłuchań, to wszystko było wypróbowane na mnie, poza jakimiś fizycznymi, myślę, bo zdarzają się też takie techniki na granicy prawa, ale no wystarczyło chyba tutaj po prostu siedzieć 3 godziny w maseczce i w rękawiczkach, więc chyba nie mieli po prostu potrzeby stosowania jeszcze innych. Michał, jeżeli mógłbym tutaj jakby wtrącić jakąś myśl, to wszystko, co właśnie opowiada Zuza, Dominik czy Sylwia, no to jest klasyczny przykład łamania bezwzględnego zakazu dowodowego. To są zakazy związane ze stosowaniem określonych metod uzyskania informacji dowodowych ze źródeł, chociażby świadków. I to właśnie opowiadasz ty, Zuziu, na przykład, no tutaj zakaz wpływania na wypowiedzi osoby przysłuchiwanej za pomocą przymusu. No to jest standardowy przykład tego, jak to po prostu akurat policja w tym momencie łamała ten zakaz dowodowy, czy też zakaz uzyskiwania oświadczeń w warunkach wyłączających słowo wypowiedzi. Akurat w tej kwestii doktryna patrzy na ten zakaz, na łamanie tego zakazu przez pryzmat po prostu czasu przesłuchania, te wielogodzinne przesłuchania bez przerw, czy też długi czas po prostu zadawania określonych pytań albo przyciąganie tego przesłuchania w takiej formie, żeby po prostu wykorzystać twoją słabość jakby fizyczną i psychiczną w tym momencie. No niestety to pokazuje, że dopóki się nie pojawi pełnomocnik, nie jesteście traktowani w sposób uczciwe. Jakby tutaj policja czy organy ścigania, czy ten przykład konkretny pokazuje, że dopóki nie ma kogoś kompetentnego w kwestii chociażby prawnej, który jakby was pouczył o waszych uprawnieniach, to organ tego nie robi, prawda? Organ łamie te zasady.
No i to niestety pokazuje, w jaki sposób działa w ogóle postępowanie przygotowawcze, chociażby w tym przypadku, no to jest po prostu straszne. Mam nadzieję, że teraz to będzie wyglądało zupełnie inaczej, ale te przykłady, które wy podajecie, kiedy po prostu nie macie tej tarczy przed sobą, pokazuje, że wszystko jest w stanie zrobić policja czy prokuratura, czy akurat tutaj policja w tej sytuacji. Tyle z mojej strony. Tak, wtedy manipulowanie, przekręcanie słów, wypowiedzi, wywieranie presji, no to jest absolutny standard. No, dzięki temu, że dostaliśmy pomoc prawną, następne przesłuchania wyglądały trochę mniej źle, ale potrafiły, tak jak mówiłem, trwać nawet 5 godzin. No jeszcze też myślę, że bardzo ważne jest to, że Ordo Iuris zadaje nawet więcej pytań niż policja. Tak było na przykład u mnie. Oni zadają bardzo szczegółowe pytania, bardzo manipulują wypowiedziami i tak jak mówiła Zuza, chcą uzyskać odpowiedzi dosłownie pod swoją postawioną tezę i zrobią wszystko, żeby ta wypowiedź brzmiała właśnie tak, jak oni chcą i próbują tego typu technik, nawet gdy jest się z pełnomocnikiem. Do tego myślę, że bazują na zmęczeniu, no bo ile można zadawać ciągle podobnych, wręcz takich samych pytań. U mnie zadali no, ponad 70 pytań, bądźmy poważni, no, to nie jest sprawa, gdzie zadaje się aż tyle różnych pytań. Pełnomocnik powiedział mi, że nawet w bardzo ciężkich sprawach rzadko zdarza się, żeby ktokolwiek otrzymał aż tyle tego wszystkiego. Czyli ja póki co, nachodzi mnie taka refleksja i poprawcie mnie oczywiście, jeśli przesadzam, czy może idę w złą stronę, bo też nie chciałbym w waszych ustach umieszczać czegoś, czego nie powiedzieliście, ale ja mam wrażenie, że tutaj ta sprawa się rozbija na kilka frontów i raczej większość z was nie do końca wam sprzyja, tak? Pomijając już Ordo Iuris, to widzę, że policja tutaj, jakby jej pozycja jest niejednoznaczna, nie są raczej neutralnym organem, który chce przeprowadzić pewne dochodzenie, tak to wygląda. I widzę, że też no, są pewne problemy ze strony uczelni, ale zastanawia mnie też, pomijając kwestię samych przesłuchań, jak na przykład odebraliście oświadczenie pani profesor Budzyńskiej, tam gdzie ona podkreślała, że nie ma do was jako studentów pretensji i tak dalej. Jak w ogóle odebraliście ten komunikat, który bezpośrednio od niej wyszedł? Ja odebrałem go tak, że to jest większa część tej wizji Ordo Iuris, gdzie oni szukają tego wielkiego spisku, że to nie chodzi o nas, że to ktoś zaplanował, a nie wiem, nas może przekupili, nie wiem, podaję przykład tylko, żebyśmy działali w taki, a nie inny sposób. Po prostu mam wrażenie, że i pani Budzyńska, i cały Ordo Iuris bardzo mocno wierzą w to, że studentki i studenci są tu tylko pionkami, a tak naprawdę to jakaś bliżej nieokreślona lewacka ideologia atakuje. No nie umiem się oprzeć takiemu wrażeniu, czytając to oświadczenie. Czyli nawet kwestia tego, że jako studenci zostaliście no, niesprawiedliwie jednak potraktowani, bo nie wyłożono wam tego, co trzeba, wręcz przeciwnie nawet. Miała sytuacja miejsce odwrotne, to rozumiem, że ta kwestia jest całkowicie pomijana, tak? To jest, jakby nie macie podmiotowości. Mnie w ogóle zaskoczyło, tak, to nas się traktuje jako przestępców, a udaje się, że nas nie ma w tej sprawie, kiedy to wszystko jakby no głównie nas dotyczy.
to my jesteśmy wszędzie, w tym całym chaosie, to my jesteśmy pokrzywdzeni. Cały czas się nasmagluje na policji, na komisji. Jak siedzieliśmy 5 godzin na zamkniętym korytarzu, też nie było zbyt fajnie. I to oświadczenie pani Budzyńskiej jest, no nie wiem, czy ona sama to układała, czy nie. No na pewno z jakąś pomocą, ale mimo wszystko starała się być dla nas miła, ale nazwała nas po prostu głupimi, młodymi, niedouczonymi, ogarniętymi ideologią. Jakby jesteśmy na uniwersytecie, jesteśmy dorośli, skorzystaliśmy z naszego prawa do złożenia skargi, a uważa nas jakbyśmy za dzieci, za przedszkolaków, którzy po prostu nudziło im się i postanowili zrobić jakiś wybryk, kiedy cały czas, to trwało od prawie 30 lat, to co się działo na tych zajęciach i dlaczego nagle uważa, że nam się coś obzdurało? Niby to nie było jakiś mocny atak na nas, ale nadal uważanie nas za po prostu głupich studentów, którzy mają zbyt małą wiedzę, żeby zareagować, jest nie w porządku, bo gdybyśmy nie wiedzieli, jak zareagować, to byśmy nie zareagowali. Przeczytaliśmy dokładnie, jakie są nasze prawa, wiedzieliśmy, że są to nasze prawa i złożyliśmy skargę zgodnie ze wszystkim, co powinno być, więc to nie jest tak, że nie wiem, rozpłakaliśmy się na zajęciach i dzwoniliśmy do mamy. To tak nie wyglądało. Zachowaliśmy się normalnie jak dorośli ludzie. Nie powinno nam się wmawiać, że tymi dorosłymi ludźmi nie jesteśmy i że nie umiemy myśleć. Myślę, że właśnie dlatego, że umiemy myśleć, mamy tą zdolność racjonalnego myślenia, dlatego doszło do złożenia tej skargi i sprzeciwieniu się tym nieprawidłowościom na zajęciach. Rozumiem. Ja tylko bym chciał spytać, bo nie widzę tutaj po kamerkach, po twarzach, czy ktoś jakby ze strony koła, pan profesor, albo Artur, albo Albert chcieliby coś zapytać może? Ja mam jedno pytanie, bo przypominam sobie, nastąpiła taka sytuacja, że zaraz po doniesieniach medialnych tutaj policja zaprzeczyła, niejako jakbyście byli przesłuchiwani po takim czasie. Tam nawet w tych wzmiankach mówiono, że wśród przesłuchiwanych studentów nie było żadnej dziewczyny, więc moglibyście to jakoś skomentować w ogóle, bo to w ogóle brzmi kuriozalnie, że tak powiem, w obecnej sytuacji. No więc ogólnie to, ile czasu byłam przesłuchiwana, chociażby ja, da się spokojnie sprawdzić na kamerach, kiedy ja tam weszłam i kiedy wyszłam. Był tam ze mną mój chłopak, który czekał cały czas na korytarzu. Wszystko może potwierdzić, a to, że byli przesłuchiwani czterej mężczyźni, to z tej wpadki już się chyba nie wykręcą. No, z tego, co mi wiadomo, to raczej jestem kobietą, czuję się kobietą. I dziewczyny, które były przesłuchiwane wcześniej, wydaje mi się, że też. Dlatego tutaj naprawdę można powiedzieć, że pojechali po całej linii, żeby zaprzeczyć całkowicie temu, że były przesłuchiwane kobiety i powiedzieć, że byli przesłuchiwani mężczyźni. No, tego się nie da wycofać. Da się to wszystko sprawdzić, kto był przesłuchiwany. I w naszej grupie bodajże składających skargę nawet nie ma czterech mężczyzn. Więc 12 osób? No, ja jestem chłopakiem, no i jest jeszcze Łukasz. Ale oni przesłuchiwali czterech facetów. To ich oświadczenie było absurdalne, naprawdę. No, my mamy taki żart, że po prostu jesteśmy na tyle genderowi, że po prostu nie poznali się po naszej płci. No, ale wiadomo, że po prostu skłamali i jeszcze się tego nie wyparli. Jeszcze tego nie naprawili, więc nie wiem, co oni w ogóle o tym myślą i no i zaprzeczyli. Skąd im to przyszło do głowy w ogóle? Zaprzeczyli temu wszystkiemu, zaprzeczyli temu wszystkiemu, co doświadczyłaś na przesłuchaniu.
podobno było miło, sympatycznie i spokojnie. No, wiemy dobrze, że było dokładnie odwrotnie. A ty, Sylwio, chcesz coś dodać w tej sprawie może? Myślę, że tutaj już wyczerpano temat. No, jeśli chodzi o to oświadczenie, naprawdę było straszne i pisała je albo osoba niekompetentna, albo chcieli zataić to, co zrobili, bo zauważyli, że robi się dość medialnie w związku z tą sprawą, więc możliwe, że to była jakaś próba ratowania wizerunku, ale bardzo nieudana. Dawno nie widziałam czegoś takiego. Tak, widać. To nie dość, że było oświadczenie, to z tego co pamiętam w jednej z telewizji nawet wystąpiła przedstawicielka, ale widać tak jakby po tym działaniu, że faktycznie ta policja no, nie sprzyja tutaj. Można wnioskować, że opowiada się za pewną opcją tutaj. To ja bym może zapytał a propos opcji o stronę przeciwną, w ogóle bym zmienił ton na jednak pozytywny. Kto się za wami postawił? W sensie, co było potem, skąd przyszło wsparcie? Bo z tego, co wiem, no to z wielu różnych stron ono napływa. No to najpierw wsparcie przyszło z ośrodka monitorowania zachowań ksenofobicznych i rasistowskich. Ja miałam pełnomocnika właśnie stamtąd i też jedna koleżanka także. Później wsparli nas mecenasi po prostu z Katowic, pan Marek Stańko i Mariusz Fras. No a oprócz tego oczywiście otrzymujemy wsparcie z bardzo wielu źródeł, przede wszystkim od naukowców. Powstała też petycja solidarnościowa z nami. Wspiera nas wiele osób w mediach społecznościowych i są to często inni studenci, którzy po prostu są przejęci tą sprawą. Także tego wsparcia jest naprawdę mnóstwo i myślę, że no praktycznie cała Polska nas wspiera, czasami mam takie wrażenie. To naprawdę pomaga, widząc ile osób rozumie, co się dzieje i próbuje pomóc. Ile osób chociażby do mnie samych pisało, co mogą zrobić, jak mogą pomóc, czyli jak ze mną rozmawiało. Nawet moja przyjaciółka, która kompletnie nie interesuje się polityką, gdzieś coś usłyszała i dzwoni do mnie i mówi, że ja cię wspieram, co mam tutaj napisać w komentarzu, jak było. No, dużo bardzo wsparcia przychodzi od różnych osób. To jest wspaniałe, że czekają pod tym komisariatem. Z kartkami wspieramy was. I nawet dzisiaj, jak rozmawiałam z jedną z tych kobiet, które też stoją pod komisariatem. Wiem też, że będą w ten czwartek, też będą tam czekały i kibicowały. I to jest naprawdę niesamowicie, jak ta fala wsparcia, jak rośnie, bo ona rośnie z każdym dniem. I ja osobiście na przykład się wzruszyłam, jak zobaczyłam oświadczenie z różnymi naukowcami, z których książek korzystam na przykład do pracy dyplomowej. No to było niesamowite doświadczenie, po prostu zobaczyć takie wsparcie od różnych osób, których nie znamy tak naprawdę. Mówimy o tym oświadczeniu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, czy jeszcze jakieś inne? Bo nie wiem, czy jestem na bieżąco. Nie pamiętam, które to było, nie z PTS-u, jakieś kolejne, nie wiem, czy nie wyszło z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze nie, było... Socjologia płci? Tak, socjologia płci Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. To właśnie z tego. To ja dodam tyle, że całe życie miałem tak, że jednak gdzieś tam się przejmowałem hejtami na mój temat, czy krytyką w moim kierunku w internecie, a teraz zupełnie tak nie mam.
zaangażowałem się bardzo mocno. Wiem, że prawda jest po naszej stronie. Wiem, że to my stoimy za wartościami, które powinny być cenione w edukacji na uniwersytecie. To my chcemy być otwarci na różnorodność, chcemy świata, w którym nikt nie jest dyskryminowany i to doprowadziło do tego, że jesteśmy represjonowani. I chcemy, by na uniwersytecie przekazywana była nauka, a nie czyjś światopogląd. Bo dobrze wiemy, że każdy ma swój, ale znamy wykładowców, którzy umieją to oddzielić. Więc no nie jest to niemożliwe, żeby wykładać jednak wiedzę, a nie jakieś własne poglądy, które nie mają nic wspólnego z faktami. No i tylko skończę swoją myśl, że zupełnie nie przejmuję się tymi hejtami, które też po internecie latają, gdzie ludzie zarzucają nam kłamstwa i wiele gorszych rzeczy. Bardzo jestem podbudowany wyrazami wsparcia właściwie z całego świata, bo to dawno poza Polskę wyszło i coś, co nas też podbudowało, a nie zostało chyba wspomniane, no to ja i Sylwia spotkaliśmy się kiedyś z kołem naukowym, z feministycznym kołem naukowym, tak? Tak, to było? Socjologia feministyczna z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak, przepraszam, wypadła mi nazwa. Z głowy w każdym razie wspaniali ludzie i też nas wspierają, więc to było bardzo, bardzo owocne spotkanie i skoro to nagrywamy, to myślę, że chciałbym ich tutaj stąd pozdrowić. Myślę, że to jest ważne, dlatego też o to chciałam zapytać, bo jakby nic nie zmazuje tych chciałam powiedzieć nieprawidłowości, ale to też jest słabe słowo, tych niechlubnych rzeczy i nieprzyjemnych, które was dotknęły, ale też trzeba pamiętać, że te sytuacje pokazują, że są też ludzie, którzy się solidaryzują i jeśli ktoś by chciał kiedyś tak jak wy wystąpić, nie tak trochę odważnie, a szczególnie to będzie wymagało odwagi po tym, co was spotkało, żeby się sprzeciwić, czy to właśnie źle prowadzonym zajęciom z takich powodów ideologiczno-politycznych, czy jakimś nieprawidłowościom nawet, które mogą wyniknąć przy podobnych procesach, dochodzeniach, no to trzeba wiedzieć, że jednak ktoś tam jest, to się może postawić, tak? No dobrze, nie wiem, w sumie jakby mnie się podstawowy taki woreczek pytań wyczerpał, bo ta sytuacja, to jak opisaliście tę sytuację, to bardzo nam obrazowo i szczegółowo jednocześnie opisuje. Może ktoś jeszcze ma pytania z naszej strony? Nie wiem, może profesor Czakon albo chciałbym, jeszcze... Tak, chciałbym tak? zabrać głos i kilka zdań powiedzieć, więc oczywiście należę także do tych osób, które państwa wspierają. I z pewnością, tak tutaj państwo powiedzieliście, w środowisku naukowym jest wiele takich osób i różne instytucje to publicznie wyrażają. Tutaj chcę przypomnieć, bo myślę, że to warto przypomnieć, między innymi Senat Uniwersytetu Łódzkiego stosowne oświadczenie także przedstawił popierające państwa, a także, co można zobaczyć na stronie naszego uniwersytetu,
prezydium KRASP-u, to jest taka instytucja czołowa dla środowisk akademickich, a także Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to też jest jedna z ważniejszych instytucji środowiska naukowego. Tutaj Państwo przedstawiliście wiele spraw, tylko do jednej w zasadzie chciałbym się odnieść, do sprawy, która była punktem wyjścia tych wszystkich kolejnych zdarzeń, mianowicie do sposobu prowadzenia zajęć. I jak tutaj Państwo powiedzieliście, całkiem słusznie, zajęcia powinny być miejscem, gdzie jest przekazywana rzetelna wiedza naukowa przede wszystkim. W takich naukach jak socjologia, czy filozofia, czy historia i wiele innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, oczywiście są różne kontrowersyjne problemy, nie zawsze jednoznaczne, ale właśnie na tym polega, jeśli tak można powiedzieć, wzniośle etos uniwersytetu, że te problemy powinny być przedstawiane stosunkowo, na ile to jest możliwe, no bo tutaj sami powiedzieliście, że także mamy swoje poglądy, swój światopogląd i trudno się uwolnić od tego, ale zadaniem jest i elementem etosu naukowca, żeby te różne kontrowersyjne problemy przedstawiać rzetelnie, bezstronnie, a w szczególności, żeby pozwalać studentom na swobodną wymianę opinii, no bo to jest rola uniwersytetu i to jest rzecz najważniejsza, na którą chciałem zwrócić uwagę. I z tym się wiąże przywilej uczelni i uniwersytetów w szczególności, że jest autonomiczny i powinien być autonomiczny, bo bez autonomii nie ma szans na to, żeby wiedza rzetelna, obiektywna mogła powstawać i mogła się szerzyć. Natomiast w tym wypadku okazuje się, że ingerencja instytucji zewnętrznych wobec uniwersytetu powoduje, że ten element bardzo ważny dla funkcjonowania naszej kultury nawet, bo to jest właśnie jedna z tych charakterystycznych naszej kultury, a więc autonomia uczelni, bezstronne, bezinteresowne poznawanie świata, że to jest zagrożone i to, o czym tutaj opowiadaliście, a więc te różne perypetie, bardzo nieprzyjemne i nawet groźne, to jest właśnie to, co grozi uniwersytetom. Grozi autonomii, czyli grozi także wolnej nauce. I z tego powodu ja myślę, że te wyrazy wsparcia, które idą ze środowiska naukowego, będą trwałe, że to nie będzie jakaś przemijająca moda, natomiast, że nie damy się zastraszyć tym opiniom, tym działaniom, które chcą podważyć prawo do autonomii i do swobody wypowiedzi. Tutaj mogę Wam tylko pogratulować, że mieliście odwagę wystąpić w sytuacji, kiedy te prawa zostały zakwestionowane. I ja myślę, że tutaj nie jesteście sami. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za zabranie głosu. Nie wiem, czy Artur, Albert może chcą coś jeszcze dodać, wykorzystując tę okazję. Oczywiście. Raczej chciałbym po pierwsze powiedzieć wam, że życzę wam pogody ducha. Tego będziecie najbardziej potrzebowali na najbliższe co najmniej kilkanaście miesięcy, tak przynajmniej przypuszczam. No niestety cała ta sytuacja, którą tu opisaliście, ten stały stan faktyczny pokazuje po prostu, jak inkwizycyjność chociażby postępowania przygotowawczego przebiega w Polsce. I to jest też dobitny przykład na to, że kiedy nie jesteś bierny, a bierność według mnie to jest chyba największy defekt naszego społeczeństwa, kiedy jednak pokazujesz, że bronisz pewnych, może nie wartości, ale pluralizmu, jaki musi występować gdziekolwiek. Czy to jest uczelnia, czy to jest po prostu miejsce, w którym mamy rozmawiać o różnych poglądach, jednakże szanując się, jednak tutaj to nie występuje. I jedyne, co mogę powiedzieć, to życzyć wam tego, żebyście po prostu, mając oczywiście już teraz pełnomocników, dotrwali w tym postępowaniu do końca. Mam nadzieję, że nikt wam nie postawi zarzutów. Jesteście na razie w charakterze świadków z tego, co opowiadacie, chociaż sposób przesłuchiwania was wcześniej wskazywał na to, że może tak nie być.
Mogę wam jedynie, co mogę powiedzieć, to mam, miejmy nadzieję, że nawet jeżeli dojdzie do tego etapu postępowania jurysdykcyjnego, jeżeli dojdzie do rozprawy sądowej, jeżeli oczywiście do niej dojdzie, że po prostu sąd będzie bardziej bezstronny w kwestii tego, jak traktować wasze zeznania, wasze informacje, które przekazaliście, bo jednak tutaj ten przykład pokazuje też jedno, ta sytuacja pokazuje, że jakaś organizacja o określonym światopoglądzie potrafi wpływać na organy ścigania, prawda? Że jeżeli, nie wiem, występuje, nie wiem, przedstawiciel, adwokat Ordo Iuris i fraternizuje się po prostu z przedstawicielem organów ścigania, na przykład tu policją, jednak wskazuje na to, że jednak ten wymiar sprawiedliwości w Polsce jednak szwankuje. I jedyne, co mogę powiedzieć, oczywiście, żeby tak puentując i zadać jakieś ziarno nadziei, to jest praca dla naszego pokolenia, jakby budowania państwa, sprawiedliwości, pluralizmu, bez względu na to, czy jesteś lewakiem, prawakiem, centrakiem i innym akiem. Tyle w temacie. Rakiem. Dokładnie. No ja tutaj mój przedmówca wyczerpał zasadniczo to, co chciałem się odnieść, a mianowicie tego, że właśnie bronicie wolności słowa na uniwersytetach i że wam zarzuca się właśnie odbieranie również tej wolności. Czasami się zdarzało, ale myślę, że to jest jakiś zupełny ułamek, zwłaszcza w środowisku akademickim. I też chciałbym wam życzyć również tej siły i wytrwałości dalej i po prostu, abyście dalej twardo bronili tej właśnie wolności słowa. I nic więcej chyba tutaj nie można dodać. To ja mogę tylko, stawiając jakby kropkę przy tym, co my jako członkowie koła i pan profesor jako nasz opiekun chcemy wam przekazać. No ja przede wszystkim wam chciał podziękować bardzo i za waszą postawę, przez którą paradoksalnie to wszystko się rozpętało, i za to, że też poświęciliście nam czas i opowiedzieliście o tym. No przede wszystkim chciałem Dominikowi podziękować, bo tutaj już też go wymęczyłem trochę wcześniej telefonami i tak dalej, ale zależało mi bardzo na tym spotkaniu i żeby to jak najszerszy obraz tej sprawy mieć, żebyśmy wszyscy wiedzieli i ci potem, którzy będą nas oglądać, co się właściwie wydarzyło. No i tak jak Artur powiedział o tej kwestii związanej z sądami, z policją, że mamy nadzieję, że sąd, jeśli dojdzie do sprawy sądowej, będzie obiektywny i bezstronny i że ta sytuacja też związana z policją, organami będzie kiedyś lepsza, to ja też mam nadzieję, że nie tylko na naszej uczelni, ale w ogóle w środowisku akademickim ta sytuacja jakoś tak się zmieni, że nie będzie problemem kulturalne prowadzenie debaty, tak, i też zwracanie uwagi w momentach, kiedy ktoś przekracza tą granicę pomiędzy wykładaniem a wciskaniem swoich bardzo specyficznych poglądów, które wykluczają innych z tej debaty. I czasami jednak obawiam się, że próbując zachować tą taką poprawność polityczną dziwnie rozumianą i taką apolityczność naiwną, jednak kręcimy w tym środowisku naukowym sami na siebie bata. No ale no tak Ordo Iuris jakby nie ujawniło się w kwestii środowisk uczelnianych tylko przy tej sytuacji, chociaż wiem, że to jest osobny temat na osobną rozmowę, ale też w rozmowie z Dominikiem wiem, że gdzieś to tam było zasygnalizowane, też patrząc zresztą na wasze oświadczenie. No także jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Czy chcielibyście coś na koniec jeszcze dodać, bo właśnie naturalnym tokiem ta rozmowa nam dotarła do końca. Myślę, że to również my dziękujemy za to, że zaprosiliście nas na to spotkanie, za to, że nas wspieracie i że mieliśmy okazję porozmawiać troszeczkę bardziej wylewnie i nakreślić tą sprawę od początku do końca. Więc naprawdę wielkie dzięki. Zgadzam się z Sylwią. Dzięki wielkie, naprawdę. Dominik, ucięło cię, musisz mikrofon włączyć. Aha, no tak, ktoś mnie wyciszył.
Chciałem tylko powiedzieć, że dziękujemy za przestrzeń, którą tutaj dostałem i dostałyśmy. I bardzo dziękujemy za te wszystkie słowa wsparcia. One są dla nas bardzo ważne i wiele, wiele znaczą, naprawdę. Dobrze, no to w tej sytuacji nie zostaje mi nic innego, jak tylko w sumie zakończyć i podpisując się pod tym, co przedmówcy powiedzieli, życzyć wam powodzenia. Oczywiście utnę teraz, ale nie rozłączajcie się, też porozmawiamy. Natomiast bardzo wam dziękuję i będziemy śledzić tą sprawę, no i mam nadzieję, że się rozwiąże jak najlepiej, nie tylko dla was, ale w ogóle dla wszystkich ludzi związanych z tą sytuacją, czyli poniekąd dla całej społeczności studenckiej i uczelnianej. Dziękuję wam bardzo i życzę powodzenia, no i przede wszystkim pogody ducha. Dziękujemy, na razie. Dziękujemy, cześć. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.